Witam, tu trener Jawor. Jesteśmy dzisiaj w Kapitelski na pierwszych halowych stokach w Warszawie i pokażę Wam podstawy jazdy na snowboardzie. Po opanowaniu pierwszego kroku, jakim jest jazda na płaskiej desce, przechodzimy do nauki jazdy na backside'zie, czyli poruszaniu się na tylnej krawędzi deski. Podczas jazdy na backside'zie ważne jest, aby mieć ugięte kolana i biodra, trzymając ciężar równomiernie na dwóch nogach. Początkowo uczymy się poruszania, trzymając się za drążek. Należy pilnować tego, aby ciężar ciała trzymać na piętach i podnosić do góry palce u stóp. Kolana i biodra muszą być cały czas ugięte i ciągle delikatnie pracować. Wyprostowanie nóg jest najczęstszą przyczyną upadków na snowboardzie. Delikatnym balansem ciała na palce i pięty kontrolujemy prędkość jazdy i swoją pozycję na stoku.